Widzieliście, że żółw nie jest w stanie wyjść ze swojej skorupy. To nie jest domek, którego opuszcza raz na jakiś czas, czy do którego może wejść, żeby się całkowicie schować. Skorupa żółwia to tak naprawdę jego żebra i kręgosłup, tak? One się z tego składają, są to po prostu przekształcone żebra i kręgosłup. Trochę tu widać kręgów szyjnych, bo oczywiście żółw tą główkę wyciąga i nią obraca, tak, porusza, ale poza tym w środku nie ma niczego, można by było powiedzieć. No i też pamiętajcie o tym, że skorupa żółwia jest unerwiona, on doskonale czuje dotyk, doskonale czuje, jak go pukacie po tym, tak, puknijcie się w głowę czasami i zastanówcie się, czy to czuć, czy nie, tak samo jest z żółwiem. Dlatego też nie wolno żółwiowi na przykład przewiercać dziurek po to, żeby go na paliczku przyczepić jak krówkę, żeby sobie w koło trawkę jadł. I niestety takie zachowania się zdarzały. A żółwia też nie wolno stawać. Mimo, że to jest dosyć twarde, to jednak ta skorupa może się zniszczyć. Dbajmy o żółwie, a nie znęcajmy się nad nimi.